Czasem na miejscu niekoszonych trawników w sposób naturalny tworzą się murawy kwietne. Wśród nich wyróżniała się murawa porośnięta koniczyną łąkową. Ten gatunek koniczyny dobrze służy długojęzyczkowym trzmielom i trzmielcom oraz pszczołom samotnicom, które również posiadają długie języczki. Koniczyna zapewnia pszczołom najlepszej jakości pyłek. Zbierają go w dużych ilościach, co najlepiej widać u trzmieli na ich wielkich obnóżach. Obfitą stołówkę znalazły poza najczęściej spotykanymi tam trzmielami ogrodowymi również trzmiele zmienne, duże osobniki trzmieli ziemnych, trzmiele rude, kamienniki oraz inne. Tutaj przy okazji można było zobaczyć i porównać dwie formy ubarwienia trzmieli ogrodowych. Ta murowa, rosnąca samoistnie wraz z innymi murawami na terenach zielonych, tworzy w mieście sieć miejsc, na których rośliny dziko rosnące zapewniają warunki do życia dzikim pszczołom oraz innym owadom. Owady z kolei służą za pokarm ptakom. Takich miejsc trawnikowych, które mogłyby lepiej spełniać życiodajną rolę dla dzikich zapylaczy, jest więcej. Gdyby je wykorzystać, choćby w taki sposób jak już istniejące murawy kwietne, to te tereny stałyby się w mieście ostoją dla dzikich pszczół. Miejskie murawy kwietne to sposób tani i skuteczny. Wymaga jednak dopracowania różnych szczegółów, jak terminy koszenia, ilość koszeń w roku, dobór gatunków roślin, tworzenie w miarę możliwości taśm pokarmowych oraz uzupełnienie roślin zielnych krzewami i drzewami miododajnymi. Dobrze byłoby zainteresować projektem miejskich muraw ogrodników, botaników oraz entomologów, którzy pomogliby administratorom terenów w ulepszaniu sposobu zakładania muraw oraz poprawie sposobu uprawy. Dopracowanie tych szczegółów przyniosłoby dodatkowe korzyści przyrodzie. Osiągnięcia dałyby motywację i uzasadnienie do rozwijania sieci miejskich muraw kwietnych.